Cześć, jesteśmy na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie odbywają się targi Euro Target Show. Targi typowo strzeleckie, militarne, jest policja, wojsko, łucznictwo, myślistwo, a także strzelectwo sportowe, czyli IPSC, które znajduje się w hali obok, też tam zajrzymy. My jesteśmy tutaj dla Airsoftu, dla naszej w zasadzie dyscypliny sportowej. Są dwa stoiska, Military Events i Mała Armia. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda. Pobudka z Polska była grana na polowaniach w Spale. To były wówczas łowiska carskie i tą muzyką wyprowadzano myśliwych w Knieje. Pobudka z Polska. Cześć wszystkim. Jesteśmy na targach Euro Target Show. Sorry, że przy pracy, ale zawsze czasu brakuje. Jeżeli jeszcze nie byliście, jeżeli jeszcze nie wiecie, czym są targi Euro Target Show, to spieszę z wyjaśnieniami. Są to targi militariów, strzelectwa, myślistwa, czyli dosyć szeroki zakres. Mamy tutaj wystawców komercyjnych, mamy wystawców, że tak powiem, resortowych, czyli wojsko, policję, formozę. Dużo się dzieje, jest dużo ciekawych tematów. Można się trochę zaznajomić z nowoczesnymi technologiami. Jest termo, które tak uwielbiają gracze airsoftowi ostatnio. Są roboty saperskie, no mnóstwo ciekawostek, mnóstwo rzeczy, które możecie sobie zobaczyć. No i oczywiście jesteśmy my, łącznie z Małą Armią i Rekrutem. Przedstawiamy airsoft, przybliżamy airsoft, prowadzimy strzelnice. Sporo. Czy ASG pasuje do tych targów? Myślę, że ASG pasuje do każdych targów związanych z militariami. Dlaczego? Można powiedzieć kolokwialnie, że siedzę w tym środowisku już blisko 20 lat. Początki
Umazgiem, którym mamy przyjemność w tej chwili gościnnie wystąpić, były takie, że ludzie nie wiedzieli, czym jest ten Airsoft. Propagowaliśmy go na różne sposoby, różnymi sposobami próbowaliśmy dotrzeć do ludzi tak, żeby ich zainteresować, że nie jesteśmy jakimiś ekstremistami, którzy biegają po lasach i strzelają do siebie, tylko ludźmi, którzy mają zajawkę i potrafią czerpać fan, mimo tego, że jesteśmy już dorośli. Z czasem ewoluował Airsoft, zmieniał się. Wiele osób, które po latach wraca dzisiaj do tej zabawy, widzi kolosalny przeskok, który nastąpił na przestrzeni lat. A gdzie nie najlepiej przekonać się i zobaczyć te wszystkie nowinki? No właśnie podczas takich targów, takich spotkań, kiedy na spokojnie można obejrzeć dany sprzęt, porozmawiać z jego producentami czy też dystrybutorami o jego zaletach, o jego możliwościach. Natomiast na strzelankach wiecie, jak to wygląda. Jest presja czasu, każdy chce wtedy grać. Nie zawsze jest na tyle dużo czasu, aby móc w pełni wyczerpać dany temat. Tak jak widać, targi Euro Target Show z każdym rokiem mają więcej nam do zaproponowania. To nie tylko strzelnice, to nie tylko militaria i survival, ale również można znaleźć ciekawe stoiska związane z modą, taką myśliwską. Tak mówię, podpowiadam kobietom, że nie będą się też tutaj nudzić. Piękne są również wyroby ze szkła, biżuteria. Również są zawody strzeleckie, można też również tam się wybrać i pokibicować jakiejś drużynie. Również widziałam ciekawe wystawy. Dzień dobry. Tak jak widać, każdy się tutaj znamy, bo to nie są nasze pierwsze targi. Także widziałam piękną wystawę psów myśliwskich. Również są tutaj artykuły dla piesków, więc można również coś dla swojego pupila kupić. Po prostu musicie tu przyjść i zobaczyć sami. Każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie, nawet dzieci. Cześć, jestem Tomek Zalasik, po ksywce. Przyjechałem tutaj na targi związane z Airsoftem, nie tylko. Ogólnie zainteresowała mnie właśnie strzelnica IPSC od chłopaków właśnie z Warszawy. To jest specjalnie przyjechali na targi do Poznania. Pokazać co i jak się z czym je, można tak powiedzieć. Chłopaki tutaj bardzo się interesują, nie tak jak my na przykład w naszym Airsoftcie, że biegamy po lasach, strzelamy i tak dalej. Ale tutaj bardziej chłopaki są nastawieni na, powiedzmy, szybkość, precyzję oraz punkty. A my jako nasze środowisko wiadomo, że strzel, zabij. No i oczywiście tutaj biorą udział właśnie, tak można powiedzieć, rozgrywka, tak jak mamy ludzi. No, tutaj chłopaki ogólnie zaproponowali mi, w ogóle pozwolili mi przejść ich cały tor. Chociaż tak na mnie tak patrzyli tak niepewnie, zważywszy na właśnie mamy cały strój. Ogólnie bardzo fajne doświadczenie przejść taki właśnie tor. Zapraszam ogólnie serdecznie wszystkie osoby w ogóle, które chciałyby tylko czegoś spróbować. No i tyle ode mnie. Cześć, Rafał Tamanek z tej strony, IPSC Region Polska. Co my to robimy? Co to jest IPSC? Więc IPSC jest to strzelstwo praktyczne, dynamiczne. Czym to się różni od takiego standardowego strzelstwa statycznego? Nie stoimy w miejscu, nie strzelamy do jednej tarczy. Strzelamy do wielu różnych tarcz jednocześnie, z różnych pozycji. Musimy biegać, zmieniać magazynki. Strzelamy i na punkty, i na czas. Także liczy się właśnie i prędkość, i precyzja naszych strzałów. Teraz tak, standardowo IPSC strzela się oczywiście z broni palnej, pistolet, karabin, strzelba.
ale też jest opcja strzelania z wersji pneumatycznych, czyli aktualnie z pistoletów, z pneumatycznych replik pistoletów oraz od niedawna pneumatycznych replik karabinów. Także generalnie wszystkie repliki airsoftowe w zasadzie znajdą zastosowanie od najmniejszych pistoletów do największych, tam jakkolwiek stuningowanych. Są oczywiście pewne zasady, które określają, że dana klamka nie musi być większa niż, musi być takie elementy. Natomiast prawie wszystkie pistolety airsoftowe odnajdą się również w strzelstwie dynamicznym, podobnie jak karabin. Tutaj akurat ze względów technicznych i z tego, co jest dostępne aktualnie na rynku jeszcze, używamy, oczywiście dopuszczamy możliwość strzelania z własnych replik, ale też używamy dla osób, które nie posiadają, dostarczamy konkretnie wersję High Cupa Goldmatche, czyli klamki, które są przygotowane właśnie dokładnie pod strzelstwo dynamiczne, oraz mamy dwa karabinki, jedno to jest M4, jakiś Firecoat, coś tam, stuningowane, przygotowane pod zawody, oraz Scorpion. Ciekawa sprawa, bardzo fajni są wystawcy, ponieważ pożyczyli nam Delta Optical, pożycza nam celownik od TAG. Także taki to jest właśnie fajne środowisko strzelców sportowych. Skąd moje? Skąd moje zacięcie? No bo to fajny sport po prostu jest. Kiedyś sam zaczynałem od ASG, w dalszym ciągu okazjonalnie się jeszcze to bawię. Kiedy zobaczyłem zawody strzeleckie, fajnie poszło i stwierdziłem, że się tym zajmę konkretnie. No i tak teraz właśnie płynnie przez airsoft do palnej i tak właśnie się przemieszczam między różnymi konkurencjami palno-pneumatycznymi. Target Show to nie tylko strzelectwo, to również szeroko rozumiane wyposażenie. Jesteśmy na bardzo ciekawym stoisku, które prezentuje sprzęt zasilający i oświetlający. A jak wiecie, przy nocnych strzelankach oświetlenie szpajowiska jest najważniejsze. Tak, mają tu naprawdę mega fajne naświetlacze, delikatnie mówiąc duże powerbanki, panele słoneczne. Mam nadzieję, że kiedyś też będziemy mieli tak fajny sprzęt. Na razie go sobie robimy. Ale to też pokazuje, że strzelectwo, survival, militaria to tematy, które dotykają bardzo wielu branż, więc na pewno warto odwiedzić te targi, żeby na przykład zobaczyć, jak wyglądają nowoczesne powerbanki, systemy oświetlne, samochody, etc. Jest tego sporo, także wpadajcie. Cześć, miło mi Was poznać. Nazywam się Paweł Talarek, reprezentuję amerykańskiego producenta markę Gold Zero. Chciałbym Wam opowiedzieć o takiej nowości u nas w marce. Lampa na sztycy. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Słuchajcie, możemy ją wysunąć ponad 3,5 metra w górę. Świeci w czterech trybach, co Wam zaproponuję właśnie. To jest najsłabszy tryb. Drugi, trzeci i czwarty. I teraz uwaga, tutaj mamy w tej chwili 6000 lumenów. A pobór mocy jest 62 W przy tym maksymalnym świecie. Co warto jeszcze o tej lampie powiedzieć? Mamy trójnóg, który jest regulowany, czyli jak mamy jakąś nierówność terenu, możemy sobie ją wypoziomować. Sama lampa w sobie posiada wbudowaną baterię 33 Wh, a jak nie z własnej baterii, to zasilana jest po prostu z 12 V. Jest opcja, żeby na szpilki przymocować ją do ziemi. Jest zawieszka, żeby powiesić jakiś obciążnik, żeby ją jeszcze bardziej ustabilizować. Każdy z tych płatów, który tam widzicie na górze, jest regulowany, więc możemy doświetlić po prostu większą przestrzeń albo skupić światło w konkretne miejsce. Dodatkowo lampa ma IPX6, więc nie musimy się bać, jeżeli zaczyna tam trochę drżyć, padać. Ona to wytrzyma. Polecam, bardzo ciekawy produkt. O, tu jeszcze powiem jedną rzecz. Po złożeniu możemy ją spakować w taką tubę, która jest bardzo mobilna, ma pas, który możemy
przywiesić przez ramię. Jak najbardziej polecam. Dla mnie targi to akurat uczestnictwo. Jestem uczestnictwem troszeczkę zainteresowany, mimo że nie strzelam z łuku. To gdzieś kiedyś przeczytałem taką fajną serię powieści pod tytułem Zwiadowcy i zainteresowało mnie to. Uczestnictwo jest o tyle ciekawe, że uczy cierpliwości. To jest dyscyplina, której trzeba się non-stop doskonalić. Cały czas dążymy do tej perfekcji. Mimo że trafiamy, to ucznik uczy się całe życie. Cześć, nazywam się Aleksander Michalski i w tej chwili jestem trenerem już AZS Surma Poznań, a też wieloletnim zawodnikiem tego klubu. I chciałem Wam w skrócie opowiedzieć, co tutaj się dzieje, bo chcieliście nas zapytać o to, dlaczego generalnie jesteśmy na targach, które się kojarzą z militariami, z survivalem, szeroko pojętym myślistwem. My tutaj jesteśmy troszeczkę ze względu na szeroko pojęte nasze przyjaźnie z targami poznańskimi, bo targi nas częściowo też sponsorują, także zawsze nas zapraszają, żebyśmy tutaj troszeczkę uświetnili imprezę i zorganizowali takie małe tory łucznicze, takie jak tutaj widzicie za moimi plecami. Także żeby tutaj goście targów Eurotarget 2024 mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku olimpijskiego. Troszeczkę jesteśmy też dlatego, że na takich targach strzelecko-myśliwskich mamy nadzieję przynajmniej, że znajdą się jakieś nowe osoby, nowe talenty, które zasilą szeregi później naszego klubu, które będą chciały dalej uczyć się, będą chciały dalej strzelać z łuków, żeby może kiedyś zasilić też szeregi kadry wojewódzkiej, kadry narodowej w strzelaniu z łuku. Teraz żebyście tak mniej więcej zrozumieli, co to znaczy strzelanie z łuku albo w jakich różnych konkurencjach my strzelamy z łuku, to właśnie zaczynamy od najmłodszych zawodników, czyli od młodzików, gdzieś tam w okolicach 10 roku życia. Młodziki młodsze, później młodziki, to są w tej chwili roczniki 2010, 2011, 2012. I później juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy i to właśnie gdzieś tam w okolicy tych kategorii młodzieżowych, czyli do lat 24. Troszeczkę też wcześniej tam w juniorach, czyli mniej więcej do lat 21, do lat 24, w tych kategoriach wiekowych szukamy takich talentów, które nadają się, czy powiedzmy rokują pod kątem startu gdzieś tam na Igrzyskach Olimpijskich, czy na Mistrzostwach Świata w strzelaniach z łuku olimpijskiego. To są takie łuki, które tutaj widzicie. Mamy też tutaj dwa łuki bloczkowe, to jest troszeczkę mniej popularna w tej chwili dyscyplina sportu w naszym kraju, ale cały czas rośnie jej popularność, cały czas Federacja Światowa zastanawia się, czy wprowadzić tą dyscyplinę sportu też na Igrzyska Olimpijskie. Jeżeli by się tak stało od następnych Igrzysk Los Angeles w 2028 roku, to na pewno popularność tej dyscypliny też urośnie nie tylko w Polsce, ale generalnie na świecie. Pozostałe dyscypliny, bo tak naprawdę mamy tych dyscyplin jeszcze kilka, to są łuki na przykład gołe, zupełnie pozbawione wszelkiego sprzętu. Mamy po prostu sam łuk, tylko podstawkę na strzałę i musimy jakby intuicyjnie troszeczkę bardziej trafiać. Nie ma celowników, nie ma żadnych przyrządów do tego łuku. Są też łuki takie typowo tradycyjne, historyczne, tak żeby tutaj oddać troszeczkę tej tradycji łucznictwa, która sięga kilku tysięcy lat do tyłu, żeby oddać powiedzmy hołd tej wielkiej tradycji łuczniczej. Także uczestnictwo to jest bardzo, bardzo szeroki temat, który ciężko jest tak naprawdę opisać w ciągu 3 minut, ale właśnie postaramy się dla Was w ciągu kilku minut. Tutaj też na targach Eurotarget Show postaramy się zawsze dla Was opisać strzał i pomóc Wam strzelić poprawnie, żebyście złapali tą zajawkę, jeżeli to jest coś ciekawego dla Was. No, a jeżeli nie, to żebyście poznali po prostu smak uczestnictwa i żebyście wiedzieli, z czym to się wiąże. Pytacie mnie też, dlaczego ja akurat zacząłem strzelać. Historia jest taka, powiedzmy, troszeczkę dwutorowa. W mojej rodzinie moja ciocia strzelała z łuku kiedyś tam dawniej w Surmie. To była gdzieś tam przełom 60. i 70. lat, więc już troszeczkę dawniej. I ja, wiedząc to, że ciocia kiedyś strzelała w takim klubie, obejrzałem sobie transmisję z Igrzysk w 2004 roku, to było w Atenach. I to wtedy po raz ostatni europejski zawodnik wygrał Igrzyska Olimpijskie, Marco Galeazzo z Włoch, wygrał te zawody. I ja tak na kanwie tego, że widziałem taki mecz w telewizji, stwierdziłem, że no to już jest ten drugi i ostatni krok, którego ja potrzebuję. Wiem, że klub jest, wiem, że mi się to podoba, muszę iść na trening. No i to było już prawie 20 lat temu, w październiku tego roku będzie 20-letnia rocznica tego wydarzenia. Postanowiłem, że będę strzelał z łuku, także cały czas koszulka
o tym świadczy, strzelam z łuku i nadal się uczę, bo tak naprawdę nigdy z łuku nie przestajemy się uczyć. Jesteśmy wiecznie uczniami i to jest właśnie chyba najpiękniejsze w tym sporcie, że cały czas się uczymy i nigdy tego nie potrafimy do końca, bo cały czas trafiamy nie do końca poprawnie. To jest właśnie to, żeby gonić króliczka, a nie żeby go złapać. Także jeżeli chcecie łapać razem z nami i strzelać razem z nami, zapraszam, stanowisko 9 w kali 5 na Eurotarget Show 2024. Ja się nazywam Aleksander Michalski, bardzo by było miło dzisiaj do Was coś powiedzieć o ucznictwie. Zapraszam też do nas na Raymonta, na zawody, na zajęcia, jeżeli będziecie chcieli. Targi to doskonała okazja nie tylko do zobaczenia nowych produktów, ale to również doskonała okazja do spotkania ze starymi, znajomymi, przyjaciółmi. Wiadomo, jakie są czasy, życie leci, czas biegnie. Targi to super okazja. No i między innymi partyzanci lubelszczyźni, chodź tu Szlendi. Jest okazja do spotkania się z wariatami różnymi. Tak, my tutaj lubimy przyjeżdżać do Poznania, bo... Zawsze partyzantów chętnie przyjmiemy, lubelszczyznę tu w Poznaniu, dokładnie. Nawet byli u mnie na targach w Lublinie. Tak było. Też mamy, ale rozmawiamy. Rozmawiamy, negocjujemy, ale niestety, tak jak mówię, ten termin, kalendarz się nie rozciągnie. Próbujemy, będzie jeszcze na pewno jakaś okazja. No i cóż, Szlendi, co powiesz tutaj o nas, o sobie? W sensie o nas, mówię o Poznaniu. Jak Cię przywitał Poznań? Ogólnie jest to moja trzecia edycja, także generalnie my się zawsze dobrze bawimy. Wyjazd zawsze jest udany, bo mamy różne kontakty, łapiemy całą resztę. No my się zajmujemy zawodowo survivalem, tylko nie czołgamy się, nie latamy z kołkami po lesie bez sensu. Prowadzimy totalnie metodyczne zajęcia, także tutaj ta Wielkopolska to też jest jakiś tam rynek. Co prawda bardzo ciężko nam ciągle wjechać, bo terminy mamy też zapchane. Dużo roboty, ale jakby nie było, dziś pewnie przyjdzie taka pora, że tutaj też będziemy robić szkolenia. Ale targi są zawsze udane, lubię tutaj przyjeżdżać. A Wy, jeżeli się interesujecie survivalem, a nie wiecie, kim jestem, to ten gość, co zjada bobry, to też ja, ale wejdźcie sobie na moje media, na Partyzanci Lubelszczyzny. Bardzo dużo publikujemy materiał szkoleniowy, także nie jest to tak, że tylko jakieś tam sobie jaja na Facebooku robimy, bo tam rzeczywiście sobie robimy, ale na YouTube jest masa filmów instruktorzowych, no i na TikToku. No, ale na fejsie też. Dzisiaj była karimata z Nawoci. A co? A wczoraj była transmisja z targu, gdzie wspominałem, że pozyskiwanie wody to nie tylko tabletki z chlorem, bo po tym puchnie wątroba, tak jak... Tak jak właśnie na targach czasem, jak się spotkają znajomi. Ja nie chcę nic mówić, jest 15, on dopiero dojechał. Takie uroki partyzantki, bo to przez nas. Tak było, nie zmyślam. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Nie, to tylko dla doświadczonych zawodników. To wszystko jest kontrolowane. No cóż, to wszystko z targów na ten rok. Już stanowiska się zwijają z pół do czwartej, czyli tak naprawdę pół godziny do zamknięcia targów. No i cóż, dziękujemy tym, którzy byli dzisiaj na targach, tych, którzy nas odwiedzili, przyszli zbić piątkę, postrzelać na strzelnicach. Dziękujemy wszystkim wystawcom, którzy nam się dograli, z którymi mogliśmy porozmawiać, dowiedzieć się czegoś nowego. A z tymi, z którymi się nie widzieliśmy, do zobaczenia w przyszłym roku. W przyszłym roku też będą targi, na których będziemy. Trzymajcie się.